5 pomysłów, jak zainwestować w talent dowodzenie. Zapraszam. Dzisiaj inwestujemy w talent dowodzenie i moje 5 pomysłów, jak ten talent zainwestować, żeby go rozwinąć, żeby budować z niego mocną stronę. Wiedza, umiejętności, praktyka. Numer 1. Naucz się zauważać właściwy moment na przejęcie kontroli nad sytuacją. Naucz się zadawać sobie pytania typu: dlaczego przejmuję kontrolę nad sytuacją i czy to mnie przybliży do mojego celu, do zrealizowania zadania, które mam przed sobą? Czy to jest przejęcie kontroli tylko dla przejęcia kontroli i podbudowy ego, czy dla realizacji czegoś większego, co przede mną stoi? Czy przejęcie kontroli nad sytuacją pomoże zespołowi, z którym pracujesz? Zbuduje ich więzi, sprawi, że będą skuteczniejsi, czy wręcz przeciwnie, sprawi, że będą się na tobie teraz opierać i nie będą działać samodzielnie? I ostatnie pytanie w tym punkcie. Jaka jest różnica między sukcesem a zwycięstwem? Dla mnie to było ogromne pytanie z książki Ego to twój wróg. Warto zajrzeć do tej książki i zobaczyć, jak tam autor definiuje sukces versus zwycięstwo. Numer 2. Bądź głosem dla ludzi, którzy nie mają przestrzeni, aby ten głos zabrać. Osoby z tym talentem mogą być świetnymi pomocnikami dla osób, których w jakiś sposób coś blokuje od zabrania głosu lub boją się zabrać ten głos. I mogą w tym naprawdę być świetnymi katalizatorami. Natomiast, żeby to zadziałało, to warto umieć sprawdzić pewne rzeczy. Warto umieć weryfikować potrzeby tych osób, czy one tego na pewno chcą, jak się z tym będą czuły. Warto umieć ich zapytać, w jaki sposób to odbiorą. Sprawdź, jak możesz nazwać rzeczy, które dla tych osób są ważne. Może naucz się z nimi o tym rozmawiać i dopiero potem wnosić te rzeczy na forum, co jest ogromną wartością wynikającą z tego talentu. Zastanów się, jak możesz się nauczyć pokazywać innym, że są zauważani, że są ważni. To też może być ogromna siła talentu dowodzenia. Numer 3. Naucz się bycia liderem bez bycia bezwzględnym. Nazywanie rzeczy po imieniu to siła osób z talentem dowodzenia. Jak to robić w dobry sposób? Jak nazywać rzeczy po imieniu, a jednocześnie nie burzyć relacji? Jak mówić rzeczy wprost, szczerze, a jednocześnie nie w okrutny sposób? Jest do tego świetna książka Lying, nie wiem czy jest polski tytuł, Sama Harrisa. Autor proponuje tam taką radykalną szczerość, żeby mówić o wszystkim szczerze, nawet białych kłamstw nie używać. Natomiast pokazuje, jak to robić w dobry sposób dla relacji, żeby to nie burzyło relacji. Prawdę można powiedzieć na wiele sposobów, można robić to dobrze. Numer 4. Naucz się różnicy między konfrontacją a konfliktem. Czym jest konflikt, czym jest konfrontacja? Te rzeczy można określić dla siebie samego, dla innych. I znowuż można zadać sobie pytanie, dlaczego wchodzę w daną sytuację? Czy dla konfliktu, dla bycia, sprawdzenia się w tej sytuacji, czy dla konfrontacji, żeby coś osiągnąć, żeby w jakiś sposób rozwiązać tę sytuację. Warto wiedzieć, jaki jest cel bycia w danej sytuacji. 5. Naucz się prosić o bardzo bezpośrednią i konkretną informację zwrotną. Jeżeli widzisz, że w pewien sposób nie dostajesz informacji zwrotnej, bo nie wiem, ktoś boi się tej informacji przekazać albo nie wie, w jaki sposób to zrobić, naucz się prosić o informację zwrotną w bardzo konkretnym obszarze. Nie na zasadzie, co mogę poprawić, ale co mogę poprawić w komunikacji, albo co mogłem w tym spotkaniu zrobić lepiej. Dzięki temu uzyskasz taką informację zwrotną, dzięki temu będziesz miał przestrzeń na rozwój, pewne przeszkody, pewne rzeczy do przezwyciężenia, a dla osób z talentem dowodzenia to jest coś motywującego. Więc umiejętność znalezienia takiej konkretnej sytuacji do przeskoczenia, do nauczenia, do przezwyciężenia może tu być bardzo motywująca i jednocześnie rozwojowa. To było moje 5 pomysłów na inwestowanie w talent dowodzenia. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że znaleźliście coś ciekawego w tym odcinku. Jeżeli tak, to zapraszam do testowania i inwestowania w swój talent. Cześć!